Dzień dobry, witajcie na kanale Spalmy. To, to jest nasza seria DD od kuchni, i dzisiaj porozmawiamy o temacie, który chyba mm, od początku naszej serii pojawia się najczęściej w Waszych pytaniach, i jest to oddzielanie wiedzy gracza od wiedzy postaci w DD. Konkretnie, wiele razy pojawiało się takie pytanie: dlaczego w sytuacjach, w których na przykład jedna z naszych postaci nie jest obecna w danej scenie albo, yy, albo nie wiem, drużyna jest rozdzielona? To nie wyciszamy na przykład niektórych osób, tak żeby te osoby, które się wcielają w te postaci nieobecne, faktycznie były odcięte od tych informacji. Takie pytania pojawiało się bardzo wiele razy, więc wydaje mi się, że warto to zaadresować. Zwłaszcza, że ten problem jest szerszy niż tylko pytanie, czy tak robić, czy tak nie robić. Oskar, jak uważasz z perspektywy mistrza gry? Chciałbyś na przykład wyciszać czasem yy, mnie? <śmiech> <śmiech> Żebym nie słyszał, co się dzieje na sesji? Szczerze mówiąc, uważam, że. Jest to zastosowanie, którego jak najbardziej można używać. Tak samo jak przy stole, jest moment, w którym możesz poprosić wszystkich, powiedzmy, graczy poza jedną osobą, żeby na chwilę poszli do pokoju obok. I absolutnie widzę zastosowanie tego typu mechanizmów. Tylko, że to nie może być brane za często. To nie jest tak, że dana postać wchodzi do innego pokoju i od razu wtedy, okej, okay, wszyscy, wszyscy wyjść, wszyscy wyjść, bo sama tempo sesji by się zaburzyło płynna narracja i tak dalej i tak dalej. Natomiast wyobrażam sobie taką naprawdę pojedynczą scenę, na przykład yy, mam nadzieję, że tutaj wszyscy śledzą na bieżąco nasze mgły Ravenloftu. Powiedzmy, że w jakiś sposób dochodzi do rozmowy pomiędzy Agatą a jej mrocznym pracodawcą. I to ma być taka konkretna rozmowa jeden na jeden, gdzie on coś do niej mówi i tylko o, oni są obecni przy tym, przy tej całej scenie powiedzmy, która ma miejsce. W tym momencie się sobie absolutnie wyobrażam, żeby na chwilę reszta się wyciszyła, zdjęła słuchawki czy coś w tym rodzaju i odegrać tą jedną scenę przed widownią równie dobrze. Już potem oczywiście ciężko byłoby unikać memów i innych tego typu rzeczy, ale generalnie na tą chwilę jasne ta imersja byłaby większa. Ale wydaje mi się, że to musi być bardzo specyficzne, bardzo spersonalizowane, bardzo rzadkie sceny, a natomiast jeśli chodzi o taką rzecz, jak ktoś poszedł do innego pomieszczenia, zobaczyć, czy coś się w nim znajduje, a potem znalazł coś i o tym nikomu nie powiedział, tego typu proste sytuacje, które zdarzają się właściwie na każdej sesji, no siłą rzeczy nie mogą być w ten sposób oddzielane, bo więcej czasu byśmy wchodzili i wychodzili do pokoju niż faktycznie grali przy stole. Tak, są takie momenty, kiedy na przykład scena, o której mowa, albo jakaś informacja, o której mowa, dotyczy konkretnie, na przykład backstory danej postaci, albo czegoś bardzo specyficznego dla danej postaci, a odkrywanie tego backstory ma być dla pozostałych graczy jakąś jakimś jakąś dłuższą dłuższym procesem, tak? Gdybyśmy nagle dostali scenę, w której ktoś się do Trevor'a odzywa po nazwisku, a to ma być dla nas jakiś reveal, to ma być dla nas jakaś niespodzianka, to prawdopodobnie byłoby dobrze wyciszyć yy, całą resztę. Czy nie wiem, jeżeli gramy przy stole, no to poprosić na chwilę o wyjście z pomieszczenia albo wyjść z tym graczem, tak, żeby zagrać to z nim osobno. Ale to są generalnie bardzo rzadkie sytuacje. A w większości przypadków te wszystkie te sceny, które podajecie jako przykłady, czyli ktoś gdzieś tam wchodzi czy wychodzi, to są rzeczy, które działają bardzo krótkoterminowo. To znaczy, prawdopodobnie ta informacja, która została w ten sposób zdobyta. Przestanie być w gruncie rzeczy bardzo istotna, przestanie być tajemnicą dla pozostałych graczy, bo przestanie być istotna relatywnie szybko. I wydaje mi się, że tu warto podkreślić jedną rzecz. Jeżeli mówimy o oddzielaniu wiedzy gracza, od, oddzielania, od, od wiedzy postaci, to trzeba brać pod uwagę to, że wiedza gracza nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że usłyszał coś, co inne postaci mm -hmm. usłyszały. I to jest bardzo istotne. Można, można, to jest najbardziej oczywista rzecz i można odnieść takie wrażenie, że tak, okej, okay, wiedza gracza polega na tym, że nie jesteś w danej scenie, twoja postać nie jest w danej scenie, ale ponieważ słyszysz, jak inne postaci to odgrywają, no to, no to do, dostajesz te informacje. Ale. Według mnie najbardziej istotną, istotnym elementem wiedzy gracza, którego, z którego nie da się pozbyć, jest to, że gracz ma świadomość tego, że bierze udział w grze. I a postać nie ma świadomości, tak? Gracz wie, zna konwencję gry, zna konwencje historii, często, zna popkulturę, więc wie, że prawdopodobnie pewne rzeczy mogą nastąpić, zna historię, zna jego wiedza o Technologii jest większa niż wiedza jakichkolwiek postaci w średniowieczu. Jego wiedza o tym świecie jest prawdopodobnie większa niż wiedza tych postaci, bo to może być wiedza np. o tym, jak działają istoty jakieś, albo jakie mają słabe punkty, albo wiedza o tym, że jak uderzy kogoś mieczem, to to widzi na... My gramy w Fantasy Grounds, tak? Ale jeżeli gramy przy stole, to tym bardziej. Widzi, że okej, okay, ta postać ma odporność. I ja o tym wiem jako gracz, bo widzę na kostkach, ale jednocześnie moja postać niekoniecznie jest świadoma, jak to działa. I takich rzeczy jest masa, łącznie z, z taką prostą rzeczą, jak na przykład to, że Robert ma 6 inteligencji. Więc ja mam mimo wszystko więcej inteligencji niż Robert. Więc znowu, w większości przypadków, w momencie, w którym odgrywam to, że Robert czegoś nie rozumie albo nie wie, to ja jako ja to wiem i rozumiem, więc ta, ta, to wychodzenie z pomieszczenia czy rozdzielanie drużyny jest tylko jedną, jedną kategorią oddzielania wiedzy postaci od wiedzy gracza, a tych kategorii jest bardzo, bardzo wiele i w większości przypadków nie da się ich odciąć w ogóle, nie? Tak, i to warto sobie właśnie wtedy podzielić jakby te dwie rzeczy, bo z jednej strony mamy to, co okej, okay, wiem, że ktoś by znalazł tutaj magiczny przedmiot. Nikt nie podzielił się, schował pod pazuchę, bo był akurat sam w pomieszczeniu i tak dalej. I wy o tym wiecie i to musicie oddzielić, ale z drugiej strony jest dokładnie to, co będzie czy to z czym przychodzicie do stołu. I to jest spory problem bardzo wielu graczy, z którym się spotykam. I one zupełnie zrozumiały, że szczególnie kiedy gramy w setting dobrze znany, na przykład w Forgotten Realms, jeżeli zagramy w D&D, klasyczne zapomniane krainy znane z Baldur's Gate, Neverwinter Nights, wielu gier komputerowych, które pewnie sporo ludzi grało, to w tym momencie wiemy na przykład jak działają różne stwory. Wiemy jak działają różne czary. I w momencie, w którym mamy sobie naszego bohatera, który... W jego backgroundzie jest, że jest to typ, który. No, nie wiem, jest był strażnikiem miejskim. Był strażnikiem miejskim. Stał sobie, pilnował, prawda, kto dobramy, kto wjeżdża, w jakim interesie i tak dalej. Paru złodziejaszków pewnie złapał w życiu, coś tam się z kimś potłukł, ale generalnie na tym jego wiedza, na może tym mieście, jego pobliskiej wiosce, z której tu przyjechał i niewiele więcej poza tym się kończy, nie? Jeżeli raz, był, go, raz był w sąsiednim mieście na szkoleniu dla strażników i to tak, tyle, co, to, to, co jeździł. To mniej więcej tyle, nie? Więc okej, okay, może wiedzieć generalnie, co, jak złapać złodzieja, może ma jakieś umiejętności do tego, jak. Wy, jak, jak wykorzyć informacje. Jest świetny w przeszukiwaniu czyjegoś sprzętu na przykład, ale jak spotkają trola na przykład, to jeżeli ktoś grał w Baldur's Gate, to zdaje sobie sprawę, że trolle są tyle upierdliwe, że one się non-stop regenerują, jak się je dziacha. Jedyny sposób, żeby przestały się regenerować, to zadać im obrażenia od kwasu albo ognia. To jest taka wiedza, którą ma praktycznie każdy krok w Baldur's Gate, bo wiedział, że jak te trole się biło, one tam padały na ziemię i się regenerowały jak głupie, dopóki nie zadałeś mu ognia albo kwasu, więc wtedy ostatecznie umierał. W piątej edycji jest to zrobione tak, że po prostu co turę trochę życia wraca. Więc teoretycznie możecie go zabić bez ognia i kwasu, ale zajmie wam to bardzo dużo czasu i będzie miał, będzie się po prostu regenerował jak powalony z każdej w każdej turze. No i teraz ten strażnik miejsca, o którym wcześniej wspomnieliśmy, raczej nie posiada informacji co do tego, jak załatwić trola, prawda? Ale gra który grał w te wszystkie gry. No pierwsze jak jaką idzie, może krzyknąć to trollu, żyjmy ognia i kwasu. I w tym momencie jest to właśnie y, uderzenie, które, które jest bardzo ono potrafi być też bardzo niekomfortowe na przykład dla innych graczy, szczególnie jeżeli mamy gracza, który gra y, czarodziejem, który studiował różne magiczne istoty, ale gracz nie wie tego, że tak trzeba załatwić trola i ten strażnik miejski mu to niby z tyłka krzyczy i tego typu rzeczy są bardzo upierdliwe, bo one w pewnym momencie sprowadzają się do tego, kto przeczytał podręcznik potworów, na przykład, tak? Lepszy będzie ten, kto, nieważne jakie zrobisz postać, ale jak usiadłem i wertowałem podręcznik potworów, to jestem przygotowany do gry. Kiedy jakby dokładnie chodzi o coś przeciwnego w graniu w DD. Wydaje mi się, że kwestia we wszystkich tych przypadkach jest taka, a zwłaszcza wydaje mi się, że to jest wniosek, który. Który jest zwykle moją defaultową odpowiedzią na te sugestie, żeby rozdzielać, żeby wyłączać tam komuś słuchawki albo wypraszać z pomieszczenia przy każdym rozdzieleniu drużyny. Mianowicie, oddzielanie wiedzy gracza od wiedzy postaci jest czymś, co, czego trzeba się nauczyć. Tak czy siak trzeba się tego nauczyć. Mhm. To jest dobra praktyka i trzeba się tego nauczyć. Nie w każdej z tych kategorii, o których mówimy, jest możliwe fizyczne wyłączenie tego. Tak? To znaczy, jeżeli mówimy na przykład o tym, że Wiemy, wiem, że wiemy, że jesteśmy że uczestniczymy w grze, tak? Jeżeli wiemy, że uczestniczymy w grze, to znaczy, że mm, wiemy, że na przykład fabuła ma z reguły pewną strukturę, tak? Więc możemy się spodziewać zwrotów akcji na przykład. Taka najprostsza rzecz. Możemy się spodziewać zwrotów akcji. Mm, których nasze postaci nie mają prawa się spodziewać, tak? Dlatego, że znamy popkulturę. Generalnie jeżeli yy, przychodzimy do tajemniczego młyna, gdzie staruszka sprzedaje yy, yy, słodycze, to znamy popkulturę, więc wiemy, że to jest duża szansa, że to jest jakaś czarownica, tak? Jeżeli przychodzimy do. jeżeli tutaj sięgam znowu po naszą drugą kampanię, jeżeli nagle walczymy z kobietą, która ma węże na głowie i dookoła są posągi ludzi, to wiemy, że to jest meduza, więc ona prawdopodobnie zmieni nas w kamień, jeżeli będziemy na nią zbyt długo patrzeć, ale nasze postaci niekoniecznie tę wiedzę mają, a jednocześnie to jest coś, co jakby mechanicznie da się to rozegrać, dlatego że jest, jest taki, są takie mechaniki w D&D, jak, jak proces zauważania czegoś, czy proces zrozumienia czegoś, czy rzucenie sobie na arkanę, albo gdzieś tam na historię, coś... żeby... To jest coś właśnie, do, 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 chcę ci przerwać, bo to jest bardzo ważny element, do, do którego dochodzimy. Czyli w piątej edycji DD, w każdej były jakieś opcje, ale skupiamy się na tej, w której, w której głównie gramy, która jest tą najnowszą. Czyli gramy w piątej edycji, i tam y, każda postać ma swoje cechy i może być w nich bardziej lub mniej skuteczna. One są też powiązane z jakimiś tam umiejętnościami. I jeżeli nie uznamy tego, że to jest tak istotne, żeby oddzielać wiedzę postaci od gracza, olejemy to kompletnie, wiele z tych statystyk stanie się kompletnie bezużyteczne. I są statystyki tak zwane manualne, jak na przykład akrobatyka czy atletyka. No to są rzeczy, których oczy czy oczywiście... Wyobrażam sobie, że nasza postać ma pewne umiejętności fizyczne, prawda? Czy na przykład jest percepcja, która jest też bardzo ważna, czy śledztwo do przeszukiwania danych pomieszczeń, to wszystko jest ok, ale jest kilka takich statystyk, i patrząc na kartę postaci, to będzie na pewno arkana, po polsku sztuki tajemne, historia, natura, e, religia. I sztuka przetrwania w niektórych warunkach to jest to jest. Tamte, tamte na pewno sztuka przetrwania yy, do różnych rzeczy stosuje, ale tamte na pewno. I te statystyki yy, mogą mieć kolosalne znaczenie dla rozwoju sesji jeżeli wszyscy gracze podejdą do tego odpowiednio. Bo mało tego, że mamy te statystyki i możemy sobie pewne rzeczy dzięki nim przypomnieć, one odpowiadają za naszą wiedzę właśnie, to jeszcze możemy być w pewien sposób biegli, właśnie zaznaczać te proficiency, czy biegłość w danej statystyce, które sugeruje, że twoja postać nie tylko jest niezła w zauważaniu, w niezałożeniu, ale w tym wypadku w odkrywaniu pewnych faktów związanych z tą wiedzą, ale też aktywnie studiowała tą gałąź y, nauki. Religia jest świetnym przykładem, szczególnie w przypadku y, właśnie Forgotten Realms, gdzie jest cała masa różnych panteonów. Mamy, powiedzmy, postać, która jest klerykiem i gość sobie wymyślił, że jest z jakiegoś tam Boga, powiedzmy, Helma, jest, jest kapłanem Helma I, y, i ma religię, ale nie, ma, nie jest proficient w tej religii, nie jest w niej biegły. W tym momencie ja, jako GM, mogę mu, mu powiedzieć, że jeżeli znajdzie coś związanego bezpośrednio z zakonem Helma, to raczej będzie to wiedział. I jeżeli na przykład pojawia się nim, on może sobie poczytać o Helmie, jeżeli ma ochotę, ale nie musi, jakby jeżeli pojawi symbol związany z, z zakonem Helma, to jest coś, co jego postać naturalnie powinna być bez żadnych rzutów, no bo taki jest. Potem mamy tego, d, 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 drugą stronę, czyli. Yy, jakikolwiek symbol innego boga. Gość nie jest w tym biegły, czyli możemy założyć, że jego kapłan studiował wiesz, z nauki swojego boga, ale reszta religii go za bardzo nie obchodziła. To był taki gość, który generalnie jakoś tam się nie przejmował innymi bóstwami, on wiedział, czego Helm naucza i to jakby wszystko, co go interesowało. A potem wchodzi na scenę wojownik, ale ten gość już jest biegły w religii. Możemy założyć, że to jest wojownik, którego z, jakiego, którego z jakiegoś powodu interesowały różnego rodzaju religie, który interesował się tymi rzeczami i kiedy on podejdzie do jakiegoś symbolu, w tym momencie mistrz gry może powiedzieć, że okej, okay, rzuć na religię, okej, okay, jest to symbol tymory, który oznacza to i to i to. I w tym momencie ja mu mówię i to jest ten moment, w którym jakby ta postać... Okazuje się, że posiadała pewną wiedzę. I to, czy gracz posiadał tą wiedzę, nie powinno mieć nic do rzeczy, jakby. Znaczy, mo może, jeżeli ją posiadał, to mogą powiedzieć, Ej, to jest symbol Tymory, możesz o nim powiedzieć, kim jest Tymora. Gość wie, kim jest Tymora, więc może powiedzieć, jak nie, to jako mi gry mogę mu udzielić tych informacji, które będą ważne dla tej sceny. Ale właśnie tutaj jest kluczowe, że ta statystyka i to, czy jesteś w niej biegły, czy nie, bardzo musi wpływać na rozgrywkę, bo winny, i ona najlepiej opisuje to, co wie Twoja postać. A nie jakieś, wiesz, zewnętrzne czynniki. Mhm. Zwłaszcza, że myślę, że inkorporowanie tego typu rzutów i tych statystyk jako istotny w grze. No wiele razy, wiele w wielu miejscach w internecie mówi się, że inteligencja jest tym takim statem, dam statem, nie tym, który mhm. jest najmniej istotny. I mam wrażenie, że to głównie wynika z tego. Inaczej. Ta, ta, Okej, okay, ona jest tym, tą statystyką, która. Dla, dla, dla wielu postaci wydaje się mniej istotna i jest faktycznie mniej istotna, ale myślę, że dałoby się to częściowo wyrównać. Właśnie dzięki temu, że żeby zwracać uwagę na to. Okej, okay, czy moja postać ma prawo coś wiedzieć na ten temat? Dokładnie. E, albo, albo mistrz gry może ze swojej strony inkorporować w, do scenariuszu wrzucać takie sytuacje, w których ta wiedza się faktycznie przyda mhm. i zachęcać graczy do tego, żeby zastanawiali się nad tym, czy znam ten symbol, czy znam tego boga, czy co to jest za posąg, jak się oddaje cześć temu czy bogu czy Nagrzuca rzuca czar. Y Szybki rzut na arkany, czy jak kojarzę, co to jest za zaklęcie, jak jemu przeciwdziałać, co zrobić, żeby. Meduza jest dobrym przykładem. Widzisz błysk w oczach meduzy, możesz poprosić wtedy mistrza, gry, Czy moja postać może wiedzieć, bez żadnych zużywania akcji, czy czegoś tam. Po prostu chcesz wiedzieć, czy Twoja postać może wiedzieć, co oznacza błysk w oczach tej meduzy. Okej, okay, rzuć na sztuki tajemne, bo sztuki tajemne to nie jest identyfikacja magicznego przedmiotu, czy wykrywanie jakichś tylko Twoja wiedza na temat magicznych zachowań, właśnie czarów, czy innych rodzajów magicznych efekt. Efektów. Rzuć na wiedzę tajemną, jesteś w tym biegły, studiowałeś to, więc powiedzmy, że twoje szanse na powodzenie będzie, nie wiem, 10, wiesz jak będzie działa. W... Jest duża szansa, że wiesz jak działa wzrok meduzy. Rzuciłeś 11, Okej, okay. wiesz już, że to zamieni was w kamień, twoja postać może krzyknąć: Nie patrzcie jej w oczy, odwróćcie wzrok. Bum, zmieniliście kompletnie całą, całą, całe pole walki w tym momencie. Może właśnie y, udało wam się uniknąć tego, czego nie udało się uniknąć. Y, Dwóm osobom w naszej sesji, ale, 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 ale właśnie ta wiedza może nagle być kluczowym elementem walki. Ten głupi rzut na... Normalnie myślisz sobie, że rzut na atletykę jest że możesz kogoś złapać albo przewrócić na ziemię, albo go zepchnąć z czegoś i tak dalej. To są ważne rzeczy, ale właśnie w takiej chwili rzucenie na statystykę tą wiedzową może być tutaj kluczem do, do sukcesu całego. I dlatego właśnie tak ważne jest, żeby... Nie wnosić tej wiedzy sobie od tak, bo wtedy ignorujemy to. Kiedy faktycznie intelekt to jest jedyna rzecz, to A jesteś czarodziejem, B, śledztwo i przeszukiwanie pomieszczeń, nic więcej. Mhm. Jednocześnie wydaje mi się, że tu trzeba podkreślić, że no, chyba że się nie zgodzisz, ale wydaje mi się, że to jest jedna z takich trudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi do, do, o dorzucenie to do kampanii, tego do kampanii. W sensie. Mam wrażenie, że na przykład my, przy grając w. Patrzę bardziej na tą naszą kampanię prywatną, gdzie jakby mm. jesteśmy. powiedzmy bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o, o wyciąganie różnych rzeczy z DD. To wydaje mi się, że moglibyśmy tam jakby podnieść poprzeczkę w, kwestii w tej kwestii. Że robimy. Wychodzi nam to nieźle, są takie momenty, ale wydaje mi się, że i tak. Y że mogło, moglibyśmy zyskać, tak patrząc ogólnie, na tym, żeby częściej to robić, bo to jest mam najtrudniejszy... wrażenie, że to dość reakcyjnie, Ab tak. Nie? Absolutnie się zgadzam. To jest, to, jest jedna z trudnie to jest jedna z trudniejszych rzeczy, żeby to dobrze zainkorporować do sesji. I właśnie dlatego prostu, dokładnie to o czym mówiłeś? Większość y, osób nie rozumie, widzi, że intelekt to jest, ten mało istotny, to jest ta mało istotna statystyka. Bo jakby szybko przylatując wiesz, siła to może być jak mocno walniesz, y, jak, jak celnie walniesz, to jest twoje obciążenie, to jest twoja atletyka. Cała masa rzeczy wynika z siły, zręczność to już jest w ogóle klasa pancerza, twoje uniki różnych rzeczy, znowu super, super statystyka, kondycja, ilość życia, twoja odporność na trucizny, y, wiedza, twoja siła woli. Czy percepcja, na przykład, to też coś się cały czas przydaje, czy w końcu charyzma, twoja umiejętność przekonywania innych do, do, do swoich celów, lub y, ważna statystyka, już do całkiem sporej ilości klas. Intelekt, to, to jest to tylko wiedzowe rzeczy, śledztwo, i jeżeli jesteś czarodziejem, lub tam teraz dodatkowy klasy, jaki jest artificer, ale ona jest tam specyficzna. I dlatego myślę, że wiele osób nie docenia tego statu, dlatego że wcielenie w tego gry jest, w, te, w grę jest naprawdę trudne. Takie szybkie zahamowanie się na zasadzie, o, widzę tą roślinkę. Wiem, że ta roślinka jest niebezpieczna. Stop! Ja to wiem. Czy moja postać to wie? W sumie nie powinna tego wiedzieć. To idę w tamtą stronę. Albo dobra, może mogłaby się zastanowić. Misz gry, czy mogę rzucić, e, czy mogę wiedzieć coś o tej roślinie? Misz gry myśli, może czy nie może. W sumie nie jestem pewien. Rzuć na naturę. Rzucił, teraz wiemy. Nie masz pojęcia, idziesz przed siebie. Rocinka cię łapie, teraz twoi kumple muszą cię uwalniać. Teraz już było. nie żyjesz, przeżegnę. Nie, 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 nie żyjesz, się, ale, ale twoi, twoi, twoi towarzysze prawdopodobnie muszą lecieć i cię uwalniać, a tak może byś ich ostrzegł przed tym: ej, ej, dalej nie idziemy, oko mhm. Wydaje mi się, że też jest kwestia ym, jakiegoś tam, y, że, że ułatwić sprawę, może kwestia jakiegoś takiego proaktywnego działania graczy na rzecz tego, w sensie: ok, wchodzicie do y, lochu jakiegoś i zakładam, że możesz na przykład powiedzieć, ok, zastanawiam się, czy na przykład wiem, jeżeli masz na przykład postać, która jest ma, ma nie wiem, historię, jest biegła w historii na przykład, możesz się powiedzieć, ok, zastanawiam się, czy wiem coś o tym, w jaki sposób ten, ta nacja, ten lud, czy ktokolwiek budował swoje no, lochy, tego, czy używali tam pułapek, czy... Wreszcie, każdy, każdy krasnolud ma taką rasową umiejętność, która się nazywa stonework, która właśnie powoduje, że jeżeli badasz w kwestii historii, kamieniarstwo, tudzież budowy, struktur, i tak dalej, masz ułatwienie. Bo mm -hmm. jesteś krasnoludem, wiadomo, z czego słyną krasnoludy. I w tym momencie po raz kolejny dla wielu osób bezużyteczna, pasywna umiejętność, ale jeśli będziemy o tym pamiętać i będziemy w tym grać, to w tym momencie ten krasnolud, który ma jeszcze biegłość w, w historii, rzuci to i nagle wie, że zwykle budowali pułapki w ten sposób, że nie wiem, ze ścian wystrzeliwywały jakieś tam różne rzeczy. Okej, okay, od tej pory uważamy na ściany i tak dalej. Będzie się czuł absolutnie zajebiście w, te, w tym momencie, bo jego rasa, jego mhm. umiejętność złożyły się na, na tą wiedzę, która mhm. wam bardzo pomoże. Tylko wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że właśnie często to, żeby, żeby to było fajne i sprawne, to często musi być... Ym... Proaktywne ze strony gracza, mm -hmm. nie tylko reakcyjne. Nie tylko w rodzaju, okej, okay, widzę kwiatka, zastanawiam się, co ten kwiatek robi, tak. i rzuć sobie na naturę. Tylko na zasadzie, OK, jestem w danym nowym środowisku, zastanawiam się, w jaki sposób mógłbym wykorzystać wiedzę mojej postaci, żeby ona mi coś dała. I nie traktować tego jako ograniczenie, tak? Że ja coś wiem, ale moja postać się go nie wie, więc muszę udawać, że nie wiem, bo to się wydaje, to, to, jest, to jest coś, co się wydaje ograniczające. Ale jednocześnie to, 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 jest, to też działa w drugą stronę, tak? Moja postać może wiedzieć o czymś, czego ja nie wiem. I to nawet może być coś, co by mi w życiu nie przyszło do głowy, ani nie jest elementem podręcznika nawet, tak? To, to, ja mogę przeczytać cały podręcznik. Ale jeżeli moja postać się zastanowi, jakie są pułapki w tych lokach, a ty wiedząc, że one są, z kolce ze ścian, powie mi, to często są kolce ze ścian, i ja wtedy, to, to jest coś, czego nie przeczytam w podręczniku, tak? Więc to trzeba, trzeba tak naprawdę nie traktować tego jako jakieś utrudnienie, czy coś, że trzeba udawać, że czegoś nie wiem, i zachowywać się, moja postać się musi zachowywać tak, jakby czegoś nie wiedziała, ale ja to wiem, więc robię głupie, że, nie, nie, to jakby, to można wykorzystać w obie strony. A jednocześnie, Wydaje mi się, że to działa pozytywnie, tak generalnie na historii i na to, w, jaki, w jakim kierunku yy, idzie to wszystko, bo mówię, według mnie, na wszystko, co, co sprawia, że w RPG jest więcej wcielania się i kreowania rzeczy, a mniej nas samych i naszej wiedzy, tym wydaje mi się, że działa pozytywnie. A jednocześnie mam wrażenie, że, yy, że ponieważ to jest jedna z tych rzeczy, których. Yy, które trzeba się nauczyć, tak? Trzeba stopniowo się, jakby, nauczyć oddzielania wiedzy gracza. Od... Zakładam, że jak ktoś siada po raz pierwszy do sesji, to to może być problem. Im dalej, pewnie to jest coraz bardziej naturalne i coraz bardziej oczywiste. Ale, ale jednocześnie dlatego mi się wydaje, że trzeba podkreślić to, że to wypraszanie i tak dalej, to, co się wydawało, wydaje bardzo oczywiste dla wielu osób, nie jest do końca fajne, bo myślę, że ponieważ nie da się tego oddzielić tak zupełnie, to perspektywa tego, że siedzisz w tym pomieszczeniu i słuchasz. Tego, tej sceny, przy której twojej postaci nie ma, a mimo to jesteś w stanie oddzielić to, jest, jed... jest nie tylko uczyć się tego robienia tego, i... bo i tak to jest umiejętność, której, którą potem wykorzystasz, nie daje ci tej takiej nienaturalnej sytuacji, że okej, okay, odcinam cię i teraz... Nie, nie. Ucz się po prostu działać w ten sposób, że oddzielasz jedno od drugiego, a po drugie wydaje mi się, że w perspektywie jest fajną zabawą. To znaczy, ja się często super bawię wiedząc, że Trevor wie, co jest na stole, a ja nie wiem i, muszę od... i... i mogę odgrywać moją postać tak, że ona nie wie, ale ja wiem. Zresztą to było, widać mam wrażenie, że w ostatnim, yy, jak to nagrywamy, czyli w ósmym odcinku Mgieł, gdzie były takie momenty, gdzie ja dokładnie wiedziałem, co się dzieje. W sensie, jak kazałeś, okej, okay, nie wiem, czy, t... yy, nie, nie, było, nie było stuprocentowej pewności, okej, okay? to nigdy nie jest stuprocentowa pewność, ale jak powiedziałeś Trevorowi, yy, Adamowi, że Trevor ma rzucić na... Medycynę. W momencie, jak wygląda kości, to już wiedziałem, co się dzieje, nie? że okej. Okay, dobra. Tak samo w momencie, w którym zobaczyłem, jakie odporności mają te, te czarownice. I jasne, no, moglibyśmy ukrywać czat, wyjawiać rzuty w sekrecie i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że to by tylko psuło zabawę graczom tak naprawdę, a nie dałoby tak naprawdę takiego pozytywnego efektu, jak się może wydawać, że daje. No to jest właśnie coś takiego, że. Mieliśmy Rokiego, który nawalał mieczem. Ewidentnie ten miecz nie za wiele im robił, i e, Radek uznał, może, może to było gdzieś pomiędzy tym, że Radek jeszcze nie zna tak dobrze tej gry i nie bardzo wie co innego mógłby robić, ale z drugiej strony to według mnie byłoby spoko, że Roki tylko się bardziej wkurwiał i dalej tym mieczem próbował chlastać, choć mógłby próbować jakby inne rzeczy, może robić, które, które byłyby tutaj niby bardziej wskazane. Do czego ja chcę się jeszcze odnieść? To właśnie te, dlaczego wspomniałem tutaj o Radku. Bo Radek jakby najmniej grał w tego typu rzeczy, najmniej grał w te RPG komputerowe, bo tutaj na przykład Marta też nie grała dużo w DD, czy w ogóle nie grała w DD papierowe, ale, ale za to te wszystkie Baldur's Gate, Never, Winter Nights i tak dalej ma obczajone. Y My, my gramy już od dłuższego czasu, Adam grał kiedyś w D&D i tak samo grał w komputerowe, więc jakby jeśli chodzi o tą wiedzę fantasy Radka, ona jest z nas wszystkich najmniejsza. Ale właśnie umiejętne oddzielanie tej wiedzy, o której mówimy, bardzo wyrównuje poziom i wyrównuje szanse jakby postaci. Jakby zawsze najważniejsze jest w D&D, mówiliśmy to o tym w poprzednim, dwa odcinki temu na tym etapie, czyli kiedy mówiliśmy o tym, że trzeba przygotować um, oczekiwania graczy tak do tego, co, co każdy chce osiągnąć. Nikt przy stole nie ma prawa się czuć wykluczony z powodu zewnętrznych jakichś czynników, tak? To, to jest najważniejsze. Nikt nie może czuć się, że okej, okay, no ja to za bardzo nie wiem, jak działa zakon magii w... wymyśl sobie fantastyczną Ukrainę, z której to pochodzi, więc to wszyscy gadają sobie tak, jakby wszystko dobrze wiedzieli, a ja nie. Jeżeli to jest część historii, w której ty jesteś tym odludkiem, a oni wszyscy... 10 lat tam studiowali, to spoko. To, to, to działa, ale to nie może być w inny sposób. I dlatego ważne jest to, tak jak powiedziałeś też, że im więcej grasz, tym to powinno ci przychodzić naturalnie, bo jednocześnie Twoja wiedza rośnie zwykle na temat tego, jak wszystko działa. A co za tym idzie, jeżeli potem grałbyś z osobą, która jest stosunkowym nowicjuszem, samą swoją wiedzą mógłbyś kogoś przytłoczyć. I to jest jedna z cech, według mnie, absolutnie najlepszych graczy. To jest to. Gadaliśmy o tym swego czasu, czyli jedna rzecz to takie niedominowanie e, światła re, światu reflektorów tylko na sobie i angażowanie też in, reszty drużyny, ale też to kompletne udawanie e, właśnie w takich sytuacjach. Wróćmy na chwilę do tego trola, bo to jest właśnie ta najprostsza istota, która ma konkretną odporność, konkretną regenerację i bardzo specyficzne słabości. Albo, I... z, albo zombie na przykład, którego, z którym się już spotkaliśmy, tak? Też, w, tak. które. Czy, myśmy, czy te zombie, z którymi walczyliśmy w mgłach, one mogły wstać? Mogły czy... wstać, ale y, jeden zginął od Criticala, drugi nie dał rady wstać, coś mm -hmm. w tym rodzaju. Ale generalnie to jest podobna mechanika, tak? Że jak zombie padnie, to, to jest jeszcze szansa, że wstanie. Że wstanie, tak. Z tym, że na to niewiele da się poradzić, poza mu mukryta, mocnych obrażeń, albo obrażeń typu Radiant. Natomiast w przypadku trolla to jest bardzo konkretnie. Wystarczy, że y, druid użyje swojej sztuczki Którą normalnie używa głównie po to, żeby stworzyć sobie mały ogieniek nad ręką, żeby oświetlał mu drogę. I weźmie tym ogienkiem i rzuci w tego trola, i ten troll dostanie trzy obrażeń od ognia, ale przez całą kolejną turę nie zregeneruje w ogóle obrażeń, któremu wtedy ten wojownik mieczem dupnie, nie? Więc taka synergia jest bardzo ważna. No właśnie, ale mamy tego gracza, który doskonale o tym wie, i gra przy stole z nowicjuszami, którzy o tym nie wiedzą. E, widziałem sytuację, w której jeden z takich graczy właśnie doskonale. Odgrywał fakt, że wiesz, że jego wojownik, czy nawet nie, mag, chyba nawet miał możliwość zrobienia, ale gość uznał, że jego gość nie, nie wie nic o trolach. Więc zaczyna strzelać do tego trola jakimiś tam cechami, on się regeneruje i krzyczy, że, ej widzicie, rany mu się zasklepiają. Czy coś w tym rodzaju, nie? Bo Mitch to opisuje. I w tym momencie oni dalej zastanawiają się, co robić. I cały czas nie zdradza tej informacji. Yy, gracze byli większą no, większościowicuszami, więc oni raczej nie wiedzieliby jak na to zareagować, ten jeszcze miał szansę ich rozbić, ale dopiero w którejś turze z rzędu ten gość uznał do mistrza gry, ok, czy moja postać, która jest magiem, mogłaby się tego domyślić, rzucił tam na arkany czy naturę, turę, czy jedno, czy drugie, i z tego dopiero mistrz gry mu powiedział, że on się tego domyśla i dopiero wtedy jego postać krzyknęła użyjcie ognia, albo kwasu, czy coś w tym rodzaju. I wydaje mi się, że to jest właśnie znak bardzo dobrego gracza, który wie jak ograniczyć swoją wiedzę i jak odpowiednio w tego typu sytuacjach z niej nie korzystać? To, to, to jest według mnie trudne, ale jednocześnie pokazuje na, naprawdę spore, spore umiejętności, że ktoś wie, jak grać, bo w ten sposób też uprzyjemnia grę po prostu wszystkim innym przy stole. Mam jeszcze bonusowe pytanie do Ciebie, bo zakładam, że już kończymy. Mhm. Powiedz mi, co sądzisz o ukrywaniu rzutów przed graczami? Bo wiem, że kiedyś graliśmy sporo takich rzutów, gdzie. Gdzie rzucam nie, na przykład na, nie wiem, insight, jak to się nazywa insight po polsku? Na In, e, intuicję. Na intuicję czy na, na naturę, historię, cokolwiek takiego, ale u, ukrywamy ten rzut. Tylko ty widzisz, rzut, dostaję wynik, ale nie wiem tak naprawdę, przy, zwłaszcza przy, przy intuicji jest to, mam wrażenie, że istotne, bo jeżeli rzucę y, niski wynik i, wy, i dostanę odpowiedź, że nic nie wydaje mi się podejrzane. To, to ma tu to zupełnie inny kontekst niż, niż jak rzucę 20 i się dowiem, że nic nie słyszałeś. No bo na mi się percepcję, podejrzane. kiedy słuchasz przy drzwiach, rzuciłeś 20, wiesz, że nic nie słyszałeś. Okej, okay, pewnie nic tam nie ma. Rzucisz 1, mówisz, że nic nie słyszałeś. To bo być postać, może na, na to dziwny sposób jest. dalej zachowuje się natura, yy, wiesz, zbyt ostrożnie. Fantasy Grands jest taka opcja, że klikasz wieże, ale są też takie, jeżeli nie widzieliście, prawdziwe wieże, że jest tak, taka że wieża, do której wrzucasz kostkę i tylko z jednej strony ją widać. Wiem, że od pewnego czasu mam wrażenie, że robimy tego przynajmniej tak. bardzo rzadko się to zdarza. Z czego to wynika? Czy to jest jakaś twoja świadoma decyzja, czy tak, uważasz, że to jest nie jest? Jest to moja to świadoma grupy? decyzja, która wynika z tego, że uważam, że większość z nas jest już na tyle właśnie mm, na tyle nauczyła się grać, że potrafi adekwatnie się do tego zachować i daje to, wydaje mi się, graczom większą satysfakcję, kiedy wiesz, że musisz to dobrze odegrać. Kiedy zaczynaliśmy grać i wiele osób, mówię o tej pierwszej szczególnie kampanii, gdzie z gigantami się biliśmy, y to jeszcze jakby często było takie granie optymalne, patrzenie na kostkę i wtedy ukrywanie rzutów było wręcz pomocne dla graczy. I to jest wbrew pozorom coś, to, to jest niezła wcale rzecz, którą polecam, jeżeli wiecie, że gracie z całą masą niedoświadczonych graczy, którzy, dla których ta kostka jeszcze może zbyt wiele powiedzieć. Oni muszą się uczyć tego, żeby oddzielać wiedzę, ale to jest jeden sposób, żeby to stopniować. Więc tą kostką spokojnie rzucasz, jak on rzuca na... Yy, tylko, że z drugiej strony, jakby nie wszystko możesz robić, bo jeżeli siedzisz przy stole i ktoś rzuci na percepcję, to nie ukryjesz jego rzutu na percepcję, bo to on rzucił. Więc musiałbyś rzucić za niego różne z tym są rzeczy. No komputerowy. Można system... kupić te wieże fizycznie, po prostu mu przesuwać je do góry. Albo ją przesuwać Marszałów. i rzuć mi, tak. Cokolwiek można zrobić. Ale nie jest to zła rzecz do właśnie graczy, którzy. Są początkujące. Natomiast z czasem wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, bo myślę, że sporo frajdy, jeszcze zauważyłem, że sporo frajdy, przynajmniej części z graczy, z którymi grałem w jednej czy drugiej sesji, sprawia to, że rzuciłem, e jak było na przykład e Robert pyta, czy to coś może się utrzymać na wodzie. Siedem. Pewnie, że może. Okej, okay, idziemy, wygląda bezpiecznie. Wiesz, jakby sam ten element, w którym wszyscy wiedzą, że to nie wygląda bezpiecznie, ale jedyny gość, który zna się na morzu, akurat był trochę pijany i był wieczór i ogólnie wiadomo, coś poszło nie tak, ocenił to dobrze i wszyscy zdają sobie sprawę, że jak na to wejdą, to pewnie to trachnie i wpadną i będą pływać, ale inaczej mogą to ukryć. Daje, naprawdę, daje mi się sporo fanu. I odkry, i, i Jestem zdanie, że jeżeli już dojdziecie do tego etapu, że gracze wiedzą mniej więcej jak to oddzielać, wiesz, że nie starają się za wszelką cenę robić tylko tych dobrych rzeczy, czyli optymalnych nazwijmy to, a sam fakt, że dany gracz się gdzieś spierdzieli z czegoś, zrobi coś głupiego, wpadnie w coś, sprawia wszystkim więcej fanu niż nieprzyjemności, jakby. To to jest moment, w którym wydaje mi się, że z grubsza rzuty można odkrywać, dlatego że tak jak wspomniałem, Sama zabawa tym daje, daj, wydaje mi się, wiele satysfakcji. Przynajmniej ja mam mm. takie wrażenie, i dlatego to zmieniłem. Mm -hmm, mm. Zgadzam się. Mm, dobra, wydaje mi się, że to jest tyle, jeżeli chodzi mm. o temat y, oddzielania wiedzy gracza. Myślę od, od wiedzy postaci Myślę, że to jest szeroki. Bardzo szeroki temat, który, który, można zinterpretować na wiele różnych sposobów. Począwszy od pojedynczych scen, w których postać czegoś nie wie, poprzez jakby sam fakt tego, że my jako gracze wiemy, że uczestniczymy w grze, znamy popkulturę, wiemy jak wygląda struktura historii prawdopodobna i tak dalej, tak dalej. Poprzez to, że jesteśmy pewnie bardziej inteligentni od naszej postaci, albo, albo, nie wiem, mamy większą albo mniejszą charyzmę i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że Cała zabawa polega właśnie na tym. Wydaje mi się, że taki mam wniosek ogólny, że cała właśnie za zabawa polega na tym, że my nie jesteśmy tą postacią i nie powinno się sztucznie wymuszać na graczach tego, żeby nie wykorzystywali tej swojej wiedzy, tylko właśnie zachęcać ich do tego, że no. i udowodnić mi pokazać to, że to jest lepsza zabawa w momencie, w którym nasza postać to nie jesteśmy my, i bawić się tym, i też wyciągnąć z tego różne, różne pozytywne rzeczy pozytywny, jakby informacje, których my nie mamy jako, jako ludzie. Wydaje mi się, że to jest spoko i myślę, że dzisiejszy odcinek. Yy... Jeszcze tylko na, na końcu odcinek. powiem, no. że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, jeszcze, o których myślisz przy statystykach. To, że ktoś chodzi na siłkę i ostro pakuje, nie znaczy, że jego postać jest silniejsza. Podobnie z ręcznością, to, że ktoś jest bardzo wygadany, nie musi jednocześnie oznaczać, że wszystkich przekona. Tak jak mówiliśmy w przypadku charyzmy, można to ograć tak, że twoja postać po prostu bardzo ładnie wygląda, bardzo jej dobrze z oczu patrzy i dużo mniejsza ilość argumentacji mm. ci wystarczy, żeby kogoś przekonać. I dokładnie tak samo jest z intelektem. To, że ktoś przeczytał 50 książek i zna coś na wylot, nie oznacza, że jego postać ma wszystko wiedzieć, po coś te statystyki są i po co się rozdajemy i decydujemy, jakie są silne i słabe strony naszych postaci. I intelekt nie powinien, i intelekt w znaczeniu wiedzy, tutaj oczywiście, bo on może do innych rzeczy służyć, ale w tym okresie wiedza nie powinna być przez to słabsza niż to, czy Twoja postać jest w stanie unieść ciężki głaz do góry. Tak, masa ludzi zadawała pytania na ten temat, albo sugerowała coś na ten temat, i wydaje mi się, że ten odcinek jest, był zgrabną odpowiedzią na te wszystkie kwestie. Więc to tyle od nas. Dziękujemy Wam za, za te pytania i też zapraszamy do zadawania kolejnych pytań i kolejnych sugestii na temat tego, o czym możemy pogadać. A na razie to tyle. Trzymajcie się i żegnajcie.